byłam naprawdę gruba. Siedziałam z dzieckiem w domu. Idąc z moim synkiem na spacer, weszłam do Naturhaus. To nieprawda, że dieta nas ogranicza, odbiera nam coś. Ona nam tylko daje. Menopauza to był okres, kiedy nagle zaczęłam tyć. Traciłam zdrowie i wygląd. Dzięki wsparciu dietetyka odjęłam sobie kilka lat. Byłem naprawdę gruby. Założenie skarpetek to było wyzwanie. Schudłem. Od 15 lat podobała mi się moja fryzjerka. Teraz jesteśmy razem. Naturhaus. Spełniamy marzenia. Wiosenna wyprzedaż kredytów gotówkowych. Bank Spółdzielczy w Zgierzu obniżył prowizję od kredytów gotówkowych od 30 aż do 50%. Nie czekaj, przyjdź już dziś i skorzystaj z tej atrakcyjnej promocji, która obowiązuje tylko do 28 kwietnia 2017 roku. Niebawem święta, spełnij marzenia swoje oraz najbliższych. Zapraszamy do placówek banku. Dobry wieczór, 15 marca, Emila Okupska. Zapraszam na środowe wydarzenia Telewizji Centrum. A dziś w serwisie powiemy m.in. Zgierski rower publiczny staje się rzeczywistością. Zgierz jako pierwsze miasto w aglomeracji łódzkiej przystępuje do programu Rower Miejski. No przydałby się, wiele jest takich osób, co nie posiadają, a w weekendy chętnie by korzystali. Powiemy także o sukcesie zgierskich strażaków. Ci wzięli udział w prestiżowym biegu na szczyt. W nieco ponad 7 minut pokonali 37 pięter. Strażacy mogą sprawdzić swoje umiejętności, swoją wydolność i to, do czego są tak naprawdę stworzeni. Zgierscy policjanci dzięki informacji funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali sprawcę śmiertelnego potrącenia 55-letniej kobiety. Zabezpieczony został również samochód, który brał udział w tamtym zdarzeniu. 13 marca 2017 roku policjanci dzięki pomocy funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi znaleźli na jednej z łódzkich posesji samochód Honda Civic koloru srebrnego. Kryminalni ustalili najprawdopodobniej, że jest to samochód, który 3 marca uczestniczył w wypadku w Zgierzu, w którym śmierć poniosła 55-letnia kobieta. Zgierscy policjanci dzięki informacjom policjanta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który najprawdopodobniej 3 marca spowodował wypadek, w którym zginęła 55-letnia kobieta. I równocześnie policjanci zabezpieczyli samochód, który tamtego feralnego wieczora brał udział w tym zdarzeniu. Zatrzymany był mieszkańcem Łodzi. Noc spędził w celi zgierskiego aresztu, dzisiaj pojechał do prokuratury. 27-latek usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym połączonego z ucieczką z miejsca zdarzenia. Podczas przesłuchania w prokuraturze mężczyzna przyznał się do zarzutu, złożył wyjaśnienia, w których podał, że nie zauważył kobiety przechodzącej przejściem dla pieszych. Swoją uwagę skoncentrował bowiem rzekomo na stojących po przeciwnej stronie ulicy, na chodniku osobach. O tym, co się stało, zorientował się dopiero w czasie, gdy zauważył pokrzyconą na masę. Jak twierdzi, nie zatrzymał się, ponieważ bał się tego, że zostanie zatrzymany, nie posiadał przy tym prawa jazdy. 27-latkowi grozi do 12 lat więzienia. Prokurator skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Co więcej, tego samego dnia policjanci zatrzymali 29-latka, który rozpowszechniał informacje ze śledztwa. Jednocześnie w związku z tą sprawą został zatrzymany 29-letni mężczyzna, który na portalu społecznościowym publicznie rozpowszechniał treści z prowadzonego postępowania w sprawie tego wypadku. Został on zatrzymany, może usłyszeć zarzuty upubliczniania tych informacji. Za taki czyn grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Zaznaczmy, że mężczyzna ten w żaden sposób nie przyczynił się do zatrzymania ewentualnego sprawcy wypadku, jak i do ujawnienia samochodu uczestniczącego w zdarzeniu. Po wielu latach walki w końcu budowane jest bezpieczne przejście przez tory na stacji Zgierz Północ. Do tej pory piesi przebiegali przez tory i wchodzili na peron po prowizorycznych schodkach zrobionych z płyt chodnikowych. W końcu mieszkańcy Proboszczewic będą mogli bez przeszkód i co najważniejsze bezpiecznie dotrzeć do domu.
Dotychczas mieszkańcy Proboszczewic musieli wykazać się nie lada sprawnością fizyczną, bo przejście po stromych, wybrakowanych schodkach nie należało do łatwych zadań, a przy tym zgierzanie ryzykowali własnym zdrowiem. Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od 2012 roku. Wtedy to zmodernizowano przystanek Zgierz Północ. Wówczas okazało się, że z peronu można zejść tylko z jednej strony. Jako radny sejmiku wówczas podjąłem interwencję w zarządzie województwa i na początku spotkałem się z lekceważeniem i tylko dzięki pomocy mediów, m.in. Telewizji Centrum, Dziennika Łódzkiego, udało nam się tę sytuację odwrócić. Wreszcie po naszych interwencjach pojawili się tutaj przedstawiciele PKP, którzy stwierdzili, faktycznie, no tak nie może być. I stworzono w ciągu 2 lat przejście, najpierw przejście bezpieczne, takie przejście przez tory, a konsekwencją jakby dalszą tego działania są schody już po stronie Proboszczewic, tak aby i z jednej, i z drugiej strony można było dojść do dworca Zgierz Północ. Obecnie trwają prace przy dworcu. Miasto sfinansowało budowę schodów, pochylni dla niepełnosprawnych oraz fragmentu chodnika. Ułatwić ma to korzystanie z przystanku kolejowego, a także komunikację między zgierskimi osiedlami. Pierwszy etap prac kosztował około 100 tysięcy zł. Do tej pory nie było takiej inwestycji. Jak najbardziej uważam, że to jest potrzebne. Takie przejście, jak widać, jest takie strome schody, zawalające się, także no nie jest zbyt wygodnie. No a to jest jakoś poprawi warunki? Oj, zdecydowanie tak, tak. Na pewno, i zwłaszcza dla osób starszych, których sporo jeździ, mieszka po tamtej stronie i tutaj jest przystanek autobusowy, także na pewno tutaj ułatwi nam. Udało się po wielu, można powiedzieć, walkach dotyczących zrealizowania tego przedsięwzięcia wybrać wykonawcę, realizować i tak naprawdę zbliżać się ku końcowi temu, aby bezpieczne przejście przez stację Zgierz Północ między osiedlem Proboszczewice a osiedlem 650 powstało. Właściwie od początku tej kadencji radni w imieniu mieszkańców osiedla dążyli do tego, aby ta inwestycja znalazła się w budżecie. W końcu się udało. Dziś trudno jednoznacznie stwierdzić, kto najbardziej przysłużył się budowie. Dlatego być może tak spore zamieszanie wywołał ostatnio dodany facebookowy wpis wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza, Bartosza Janiszewskiego. W swoim poście podkreślał, że to dzięki m.in. niemu przejście jest budowane. Niektórzy radni poczuli się pominięci. To przykro, że Bartek jako radny tego miasta, nie wiem czy on to wpisał jako radny miasta, czy jako osoba prywatna, trudno mi jest o tym tutaj debatować. Natomiast przykro mi jest, że on mój wpis, czyli koleżanki z klubu, dużo starszej i stażem jako radnej i wiekiem, usuwał. To były wpisy nie jakieś obraźliwe, tylko wpisy merytoryczne, odnoszące się konkretnie do tej inwestycji. I to by było, jeżeli chodzi o ten wpis, to by było na tyle. Natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję, to impuls do działania pod kątem tej inwestycji poszedł od naszych mieszkańców. Prawda jest taka, że powstaje przejście i to jest najważniejsze. Przejście, które jest potrzebne mieszkańcom zarówno osiedla 650-lecia, jak i mieszkańcom osiedla Proboszczewice. Bezpieczne, pełnoprawne przejście z dojściem, ze schodami, z podjazdem dla rowerów, dla wózków, dla osób niepełnosprawnych, dla matek z dziećmi. To jest najistotniejsze. W przyszłości planowane są kolejne inwestycje, zainstalowanie oświetlenia i dobudowa kolejnych odcinków chodnika. Prace mają potrwać do końca kwietnia 2017 roku. To brzmi jak sen. Zgierz jako pierwsze miasto w aglomeracji łódzkiej pilotażowo przystępuje do programu Rower Miejski. Właśnie kończą się ustalenia w tej sprawie. Musi jeszcze dojść do podpisania umowy trójstronnej Zgierza, Łodzi i firmy Nextbike obsługującej program. Ponadto muszą zostać uchwalone stosowne uchwały w obydwu miastach. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, program ruszy w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 2017 roku. W Zgierzu powstaną 4 stacje wyposażone w 8 jednośladów każdy. Wszystkie wyposażone w czujniki GPS uniemożliwiające kradzież. Lokalizacje stacji to Plac Klińskiego, Park Miejski, Ośrodek Malinka i osiedle 650-lecia. Warto dodać, że w zgierskim programie przewidziano również postawienie 2 tandemów. Mniejsze rowery staną w Parku Miejskim. Skorzystają z nich ci mieszkańcy, którzy będą chcieli z dziećmi pojechać stamtąd do ośrodka wypoczynkowego Malinka. Oczywiście w momencie, kiedy ten pilotaż sprawdzi się i będą chętni, no to oczywiście planujemy na przyszły rok już otwarcie takiego programu w pełnym tego słowa znaczeniu. O zainteresowanie tą inicjatywą możemy być spokojni. Zgierza nie lubią rowery. Około 1000 osób z naszego miasta korzysta na co dzień z miejskiego roweru w Łodzi. A informacja o powstaniu roweru publicznego w Zgierzu zamieszczona na portalu społecznościowym wzbudziła sporą ciekawość. To dobry pomysł.
w Zgierzu nie ma takiej atrakcji jeszcze i myślę, że to może się przydać. No przydałby się, wiele jest takich osób, co nie posiadają, a w weekendy chętnie by korzystali. Oczywiście, jak najbardziej zainteresowany jestem. By pan jeździł? Oczywiście, ja jestem rowerzystą już od tylu lat. Czemu nie? Super, powinno być coś takiego. Wtedy nie jeździmy samochodami, tak? Troszeczkę można schudnąć, tak jak w moim przypadku. Mieszkańcy będą mogli korzystać z publicznych jednośladów przez co najmniej 4 miesiące. System ma funkcjonować podobnie jak w Łodzi, czyli z 20 bezpłatnymi minutami. Posiadacze migawek dostaną dodatkowe 20 minut. Co istotne, rowery, które wypożyczymy w Zgierzu, będą kompatybilne z łódzkimi, a to oczywiście pozwoli na swobodne przemieszczanie się pomiędzy miastami. Niektórzy w rowerach już upatrują realnej alternatywy dla wolnych tramwaji. Ponieważ można szybciej się dostać, tylko zależy, ile tych rowerów będzie tak do dyspozycji i jak będą często te stacje. Choć większość Zgierzan mówi zdecydowane tak tej rowerowej inwestycji, to część z nich uważa, że miasto nie jest na nią jeszcze odpowiednio przygotowane. Ich zdaniem powinno się najpierw wybudować więcej ścieżek rowerowych, aby można było bezpieczniej jeździć. Ponadto mieszkańcy m.in. osiedla Kurak chcą, aby to w ich okolicy również powstała stacja rowerowa. Przede wszystkim jest tutaj dużo ludzi, dużo mieszkańców i powinno to dla nas też być. Jedynie co, no muszą być raczej ścieżki rowerowe przystosowane do tego, żeby nie było wypadków, bo nie oszukujmy się, jest dużo wypadków pieszych. Albo jedzie za szybko kierowca, albo pieszy też nie uważa. Patrząc na inne większe miasta, też można byłoby doszukiwać się tego samego problemu. Wydaje mi się, że od czegoś trzeba zacząć i bardziej zwrócić uwagę na to, żeby Zgierz uaktywnić do sportu i do właśnie jazdy na rowerze, a następnie doszukiwać się większej ilości ścieżek rowerowych, bo tak naprawdę biorąc pod uwagę, że mamy wspaniałe miejsca, choćby na Malince i w innych lasach, park miejski, gdzie można spokojnie na rowerze jeździć, myślę, że to są naprawdę świetne miejsca do tego, żeby uprawiać sport razem, czy rodzina, czy osobno. Fantastyczne miejsce i fantastyczny pomysł. Rowery, podobnie jak w Łodzi, będą dostępne dla osób, które zarejestrują się na stronie internetowej programu lub zainstalują w swoim smartfonie bezpłatną aplikację NextBike i dokonają stosownej opłaty za wypożyczenie jednośladu. Serwis internetowy wraz z modułem rejestracji, logowania, mapy i aktualnościami ruszy odpowiednio wcześniej. Informacje na ten temat będą udostępniane m.in. na stronach internetowych miasta oraz na facebookowym profilu Miasto Zgierz. Warto śledzić informacje w internecie, bo wkrótce Urząd Miasta Zgierza ogłosi konkurs na nazwę programu Roweru Miejskiego dla Zgierza. Po raz już 7 w Warszawie odbył się bieg na szczyt budynku Rondo 1. Jest to jeden z najwyższych wieżowców w Warszawie. Przed uczestnikami akcji stało nie lada wyzwanie. Ci musieli pokonać 37 pięter. Z roku na rok przedsięwzięcie przyciąga rzesze amatorów, a także najlepszych zawodników z zagranicy i polskie gwiazdy. Wśród tej grupy znaleźli się także zgierzanie, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Tomasz Matusiak oraz Łukasz Kotarski reprezentowali Zgierz w morderczym biegu. Aby przezwyciężyć 37 pięter, potrzebowali 7 minut i 26 sekund. Te trasy pokonywali w tandemie, biegli dwójkami, tak jak do pożarów wchodzi się rotami. Tym samym zajęli 5. miejsce. Wiadomo, że strażak nigdy nie wchodzi do pożaru sam, tylko ma w asyście drugą osobę, która w przypadku, gdy coś się dzieje, jest w stanie mu zawsze pomóc. Także czas był drużynowy, nie było biegów indywidualnych. No Łukasz jest ode mnie oczywiście dużo lepszy, także puścił mnie przodem. Można powiedzieć, że pierwszy raz udało mi się z nim wygrać. Strażacy mogą sprawdzić swoje umiejętności, swoją wydolność i to, do czego są tak naprawdę stworzeni, do czego ćwiczą na co dzień, tak? Czyli sprawdzić swoją wydolność, no i zobaczyć, czy są w stanie wejść na samą górę, na sam szczyt wieżowca w jak najszybszym czasie, no i sprawdzić swoje możliwości przy okazji. Kategoria, w której startowali zgierscy strażacy, była o tyle trudna, że wszystkie kondygnacje musieli pokonać z 13-kilogramowym obciążeniem, jak na przykład osprzętem strażackim. Dlatego przygotowania do zawodów nie mogły obyć się bez ciężkich treningów. Tutaj u nas w Zgierzu no nie mamy jakoś takiego zaplecza, żeby biegać na 30, tudzież chociaż na 20 piętro. Biegaliśmy tutaj na Euronie w Zgierzu na 7 piętro. No po 10-9 razy biegaliśmy na to piętro. No i tak jak się przygotowywaliśmy. No nie mieliśmy jakoś tak inaczej możliwości, no ale jakoś był efekt, daliśmy radę. No miejsce też zadowalające. Myślę, że w przyszłym roku poprawimy się jeszcze bardziej. Celem przedsięwzięcia była też pomoc dzieciom ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, a zgierscy strażacy przygotowują się do kolejnych zmagań, tym samym nie zwalniając tempa.
cyklu zawodów Firefighter Combat Challenge. No jest to takie odzwierciedlenie pracy strażaka, gdzie strażacy sprawdzają swoje umiejętności. Na samym początku w pełnym umundurowaniu wbiegamy na trzecie piętro z obciążeniem 19 kg. To obciążenie rzucamy na samym szczycie tej wieży, wciągamy ciężar kolejny na linię 19 kg, zbiegamy, uderzamy w taką sztabę, która waży 70 kg, przesuwamy młotem. To zadanie odzwierciedla wyważanie drzwi. Na sam koniec czeka ich najbardziej wyczerpująca konkurencja, czyli ewakuacja manekina, który waży 80 kg. Te zawody już za 2 miesiące, dlatego zgierska drużyna strażaków intensywnie się przygotowuje, by pobić swój zeszłoroczny rekord. Nasza redakcja trzyma kciuki i życzy samych sukcesów. 20 marca 1942 roku na dawniej nazywanym Placu Stodół dokonano publicznej egzekucji 100 Polaków, 96 mężczyzn i 4 kobiet. Zbrodnia ta uważana jest za największą, jakiej dokonali Niemcy podczas II wojny światowej w regionie nazywanym przez nich Krajem Warty. W związku z przypadającą w tym roku 75. rocznicą rozstrzelania naszych rodaków w Zgierzu odbędą się aż dwudniowe obchody związane z tą rocznicą. Mord był odwetem za zastrzelenie 6 marca 1942 roku 2 gestapowców przez sierżanta Józefa Mierzyńskiego ze Zgierza, członka AK, w trakcie ujawnienia przez niego miejsca ukrycia broni. Mimo że Niemcy znali sprawcę, celem steroryzowania narodu polskiego zastosowali zbiorową odpowiedzialność. W związku ze zbliżającą się rocznicą w naszym mieście przygotowano aż dwudniowe obchody. W niedzielę zostały zaplanowane wydarzenia jakby skupione w dwóch grupach. Jedno to są wykłady, spotkania w Muzeum Miasta Zgierza, gdzie będzie można wziąć udział w właśnie wykładach, w prelekcjach, spotkaniach takich stricte historycznych. A o godzinie 19 na Placu Stu Straconych odbędzie się taka wyjątkowa właśnie uroczystość, podczas której zostaną złożone kwiaty, zostaną postawione znicze i jest też taka pewna drobna niespodzianka, która tam będzie miała miejsce. Drugi dzień to z kolei pogrzeb ofiar, których zwłoki rozstrzelanych spoczyły w zbiorowej mogile na terenie Lasu Ludźmierskiego. Natomiast w poniedziałek o godzinie 11 mszą świętą rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. Msza święta będzie celebrowana w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny w Zgierzu oczywiście, po czym uczestnicy mszy, a także mieszkańcy Łodzi, Zgierza i innych miejscowości przemieszczą się do Lasu Ludźmierskiego pod mogiłę wojenną i tam nastąpi złożenie trumny ze szczątkami ofiar do mogiły wojennej. O, i tak przedstawiają się uroczystości w Zgierzu i Lesie Ludźmierskim, uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni niemieckich dokonanych w Zgierzu i Lesie Ludźmierskim w czasie II wojny światowej. Natomiast mogę potwierdzić informację taką, że w uroczystościach weźmie udział ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rzeczypospolitej Polskiej, jego ekscelencja Rolf Nickel. Uroczystości pogrzebowe odbędą się przy mogile wojennej usytuowanej po prawej stronie drogi leśnej prowadzącej do Grotnik, biegnącej vis-a-vis Baru Leśnego. Wjazd na wysokości drogi krajowej 91 około 800 metrów od wjazdu. Kalendarzowa wiosna już za niespełna tydzień. To z pewnością czas nie tylko na wiosenne porządki. Zgierskie Centrum Seniora chce, by wraz z nadejściem jednej z najpiękniejszych pór roku ci nieco starsi zgierzanie zadbali nie tylko o swoje mieszkania, domy, działki i ogrody, ale także o rozwój swoich pasji i umiejętności. Taką inicjatywą jest ta pod hasłem Senioralne Wiosenne Wierszowanie. Celem konkursu jest upowszechnianie własnych twórczości poetyckich zgierskich seniorów. Od poniedziałku do piątku 17 marca do siedziby Zgierskiego Centrum Seniora można dostarczyć wiersz lub rymowankę. Senioralne wiosenne wierszowanie. Chcielibyśmy, aby przedstawiali nam swoje utwory literackie na temat właśnie wiosny. Wiemy, że to jest dla seniorów dużo łatwiejsze, więc można składać te swoje dzieła w Zgierskim Centrum Seniora na ulicy Popiełuszki. Długość tekstu nie powinna przekroczyć 8 wersów. Tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora i opatrzonym numerem zgierskiej karty seniora. Wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie senior.zgierz.pl, poza tymi, które będą zawierały niecenzuralne treści. Na tych spotkaniach w różnych okolicznościach z seniorami prezentują swoje właśnie takie zdolności artystyczne i chcielibyśmy, żeby mogli się nimi podzielić z pozostałymi mieszkańcami. Organizatorzy konkursu proszą, by wraz z pracą złożyć oświadczenie o zgodę na umieszczenie pracy na stronie internetowej Zgierskiego Centrum Seniora. Co ważne, wśród autorów zgłoszonych tekstów nie będzie ani przegranych, ani wygranych.
Za to zostaną rozlosowane upominki. Więcej informacji przy ulicy Popiełuszki 3A, pokój 2 lub pod numerem telefonu 42 714 32 26. A dziś właśnie pogoda przypadła do gustu tym, którzy nie mogą już doczekać się wiosny. Niewielkie opady deszczu rano zrekompensowało nam słońce. Zapraszam na prognozę pogody. Kolejne dni przyniosą zmienną aurę. Temperatura maksymalna w nocy wyniesie 1 stopień powyżej zera. Jutro 7 stopni Celsjusza i duże zachmurzenie, możliwe opady deszczu. W piątek zdecydowanie cieplej i słoneczniej, nawet do 13 stopni. Sobotnie niebo będzie już niestety zdominowane przez chmury. Spadnie temperatura do 5 kresek. Biometr niekorzystny. Na dziś w wydarzeniach to już wszystko. Zaraz po krótkiej przerwie zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania programu Dobrze Radzę, czyli Vademecum Centrum, który tradycyjnie przygotował dla Państwa Rafał Woźniak. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam w piątek o 18.30. Miłego wieczoru. Pozdrawiam. Dzień dobry Państwu! Witamy już w trzecim w tym roku Dobrze Radzę, czyli Vademecum Centrum. W dzisiejszym odcinku zadbamy o swoją kondycję. W końcu mamy już prawie wiosnę. Zapytamy się również Panią dietetyk, jak skutecznie możemy walczyć z otyłością? Choć mamy już marzec, wiele osób żyje jeszcze noworocznymi i świątecznymi postanowieniami. Za nami intensywny okres, nie tylko pod względem ilości wydarzeń, ale i uczt, które sprawiły, że mamy kilka albo i kilkanaście dodatkowych kilogramów. Jednym z najczęściej podejmowanych noworocznych postanowień jest to dotyczące przejścia na dietę oraz poprawy kondycji. O tym, jak się zmotywować do treningów, opowie nam Artur Miśkiewicz we Fru Fitness.
Ja chciałem zacząć od tego, Artur, po co w ogóle światu trener personalny? Czy nie jesteśmy sami na przykład w stanie osiągnąć takich samych efektów? Trenujemy na przykład w domu? Myślę, że nie do końca, ponieważ trener personalny powinien przede wszystkim dysponować ogromną wiedzą zarówno od strony prozdrowotnej, po bardziej tutaj fizyczną wiedzę, jak pokazać, jak zademonstrować dane ćwiczenie, jak zmotywować w trakcie treningu. Wiadomo, że organizm troszkę inaczej pracuje podczas wypoczynku, a następnie podczas zmęczenia i w momencie, kiedy jesteśmy dosyć mocno zmęczeni, jakby no, zauważalne są na tyle duże zmiany, że ciężko czasami zmotywować daną osobę. Przychodzą tutaj na siłownię osoby, raczej zakładają, że będą chciały trenować, niemniej jednak podczas dużego zmęczenia jednak no, wydawać by się mogło, że jakby troszkę się to jakby rozmywa i wtedy powstaje problem. Bardziej tutaj należy położyć nakład na nacisk na trenera i postanowić, żeby to jednak trener objął jakby swój kunszt trenerski i zrobił coś, co jednak ta osoba jakby załapie i dalej dzięki temu będzie mogła trenować. Do każdego pewnie klienta podchodzisz indywidualnie. Jakieś takie kryteriów ćwiczeń dobierasz pod kątem, nie wiem, na co patrzysz, jeżeli przychodzi pierwszy raz ktoś? No na pewno rozmawiam z nim pod kątem prozdrowotnym, tak jak powiedziałem wcześniej. Tak naprawdę jedno z pierwszych pytań, które trener powinien zadać, to czy jesteśmy zdrowi i czy nie mieliśmy jakichś wcześniej urazów, dolegliwości, schorzeń i tego typu spraw, które mieliśmy za sobą. Oczywiście sprawdzam choćby na oko stan zdrowia i mierzę pomiar składu ciała. Na tej podstawie jestem w stanie wstępnie określić daną kondycję danego człowieka i na podstawie tej kondycji wykonuję z nim ćwiczenia, oczywiście na początku bardzo delikatne i takie, żeby przede wszystkim zachęcić go do dalszej jakby aktywności, aniżeli zniechęcić poprzez ciężką od razu pracę. Właśnie tak się zastanawiam, że jak przychodzi ktoś do ciebie, to na początek czuje dużą, dużą motywację, ale wydaje mi się, że po czasie to trochę opada. Ty jesteś w stanie podtrzymać to, że dajesz radę? No, taka jest moja praca. Praca trenera to nie tylko praca, tak jak powiedziałem, w siłowni i pokazanie ćwiczeń, ale też odpowiednia motywacja. Ja jestem sam sobie trenerem, jestem też sportowcem i jakby troszkę patrzę na to z punktu widzenia osoby, która też trenuje i też oczekiwałaby odpowiedniej motywacji, odpowiedniego jakby nastawienia trenera i jednocześnie współpracy podczas treningu, takiej współpracy, żeby trening przynosił efekt, ale jednocześnie, żeby był czymś, co sprawia komuś przyjemność. Nie sądzę, żeby to było od razu odczuwalne przy pierwszym lub drugim treningu, bo przychodzi osoba nowa, w pewien sposób się stresuje, jest to nowe miejsce, nowe jakby środowisko, natomiast z czasem wszyscy są jakby jedną wielką rodziną i każdy z uśmiechem na twarzy trenuje. To jest jeden z moich większych sukcesów, że mam tutaj dużo, dużo trenerów, dużo treningów i trenuję choćby prezydenta miasta Zgierza. Sam siebie na przykład musisz też się jakoś automotywować, czy masz takie chwile, że o, leżę dzisiaj cały dzień na przykład na kanapie i nic nie robię? Nie, nie ma czegoś takiego, że leżę cały dzień na kanapie, nie mam czasu na leżenie na kanapie, natomiast jestem też osobą, która lubi choćby troszkę pogrzeszyć w postaci słodyczy lub innych jakby tutaj swoich łakoci, bo tak mogę nazwać. Uwielbiam jeść i jestem osobą, która jakby jedno z pasji może śmiało zaliczyć właśnie jedzenie. Natomiast co do treningu, też mniemam czasami takie dni, że powinienem troszkę odpoczywać i jeżeli trenuję systematycznie i z głową przez większość swojego życia, jeden lub dwa dni jest jakby wskazane do tego, żeby zregenerować się i nabrać siły i dalej wrócić z uśmiechem na twarzy do ciężkich treningów. Do lata, jeżeli ktoś by do ciebie przyszedł, jesteś w stanie z nim coś zdziałać, żeby trochę zrzucił kilogramów? Na pewno. No oczywiście ja jestem osobą, która trenuje w pewien sposób ostrożny, czyli
absolutnie jestem przeciwny tak zwanym spalaczom i różnego rodzaju gwałtownym redukcjom tkanki tłuszczowej, ponieważ nie wierzę w tak zwane złote środki i sam byłem tak naprawdę kiedyś osobą, która miała ogromną nadwagę i schodziłem z wagi latami i w tym momencie jestem przekonany, że im wolniej schodzimy właśnie z redukcji, czyli lżej trenujemy, ale jednocześnie poświęcamy na tej czasu, tym na pewno ta forma nam dłużej zostanie, aniżeli byśmy to zrobili gwałtowniej i bardziej dynamicznie. Jedzenie to część naszego życia, które jest jedną z największych przyjemności. Powinno być nie tylko przyjemne, ale przede wszystkim dostarczać nam niezbędnych składników odżywczych. Wybór właściwych produktów w codziennej diecie ma ogromne znaczenie dla zapewnienia zdrowia, energii życiowej i dobrego funkcjonowania. Jak dobrać odpowiednią dietę? Na to, jak i inne pytania, odpowie pani Magdalena Grobelna, dietetyk. Najważniejsze jest rozłożenie posiłków. To, o czym cały czas dietetycy mówią, że jemy co 3 godziny, to nie jest bez sensu. To ma sens stricte fizjologiczny. Czyli rozłożenie posiłków co 3 godziny, staranie się trzymać... Większość kalorii, które przyjmujemy, przyjmujemy w pierwszej części dnia, mniej więcej do godziny 16-17. Jeżeli chodzi o jedzenie wieczorem, staramy się jeść rzeczy już takie lekkostrawne, które nie będą powodowały obciążenia organizmu na wieczór. Wieczorem już nie potrzebujemy energii, wieczorem organizm szykuje się do spoczynku. I te posiłki powinny również być lżejsze, nie zawierać na przykład węglowodanów. Czyli staramy się na wieczór unikać, jeżeli mamy problem z wagą oczywiście, chleba, kaszy, ryżu, makaronów. Raczej staramy się jeść białka, czyli wędliny, twarogi, jajka, no już mówiłam, mięso plus warzywa. Jak sobie zrobić kanapkę bez chleba? A koniecznie musimy jeść cały czas kanapki. Możemy sobie zrobić na przykład sałatkę, tak? Świetną sałatkę warzywną z dodatkiem na przykład jajka lub grillowanej piersi z kurczaka. Naprawdę pieczywo, nie bójmy się pieczywa, natomiast pieczywo jemy w pierwszej części dnia. Czy dieta musi kosztować na przykład dużo? Najczęściej te diety, które ja komponuję dla swoich pacjentów, są to diety z rzeczy, które możemy kupić w każdym markecie. Nie są to jakieś wydumane produkty, są to najzwyczajniejsze, wszystkie warzywa i owoce, które możemy dostać w naszych sklepach, są to mięsa, które są dostępne od ręki, kasze, makarony, naprawdę to nie kosztuje dużo. Można z tego skomponować dobrą, zbilansowaną i nietuczącą dietę. Wiemy, że w niektórych rodzinach występuje coś takiego jak gen otyłości. Jest to faktycznie dziedziczna predyspozycja do tego, że takie osoby muszą bardzo uważać na to, jak żyją, co jedzą, w jakich ilościach i mogą mieć problem po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że ten gen otyłości u nich wystąpił. Na dziś to już wszystko. Zapraszam Państwa w imieniu całej telewizji na kolejne wydanie Vade Mecum Centrum, czyli Dobrze Radzę. A w następnym odcinku powiemy m.in. o tym, gdzie trzymać nasze pieniądze, aby rosły. Do zobaczenia.